często problem samorządów, które nadzorują wody. Na pewno nie odpuścimy. Pasuje. Jak urał. Pokój numer 5. O, panie. Ale duży pokój mamy. Aha. No. A to łóżko wyglądało na mniejsze na tym, na zdjęciach. Na co widok? Na budowę. Na ulicę. Dobra. O, telewizor naszej ulubionej marki. TCL. Taka szafa jest. Wieszaczki. O, barek, patrz. Piwko jest. I nawet nie taka zła cena. Nie jest taka droga jak na te. 7,90, woda 5 zł. To w manufakturze włodzi za wodę płacisz, kurczę. Tak, tylko to piwo pewnie jakieś 0,2, no nie? Zobaczmy troszeczkę, jakie piwo. Aha. 0,3. 0,33. Łazienkę. Jak się prezentuje. O, nasz ulubiony pomarańczowy kolor. O, wiatrak jest nowy. Biurko. O, jest kawa na start, herbata na start. Tak, bezcenna? Tak, to jest bezcenne. Przede wszystkim czysto, to jest. Czysto, no. Tak? Było w opinii, że czysto. Nie, wrażenie pierwsze spokojnie. Na jedną noc, co ci więcej. Jak potrzeba? Na jedną? Dwie. Aha, no to nawet, no ale co ci więcej potrzeba. A ile to za dobę wyszło? 230 zł. O, jakiś pilot. Pewnie do wiatraka. Żabka jest blisko pensjonatu. O, żabka jest, to dobrze. A tutaj jest nasz pensjonat. W takiej górce. Z cigaretem. Nie no, zjemy w Polsce, bo chyba w Polsce taniej. A na jedzenie pójdziemy. Nie, jedz tam w tych złotówkach, których zarabiasz, moneta. Tak. To dam garnizon. O, już widać jakieś tam ogródki. Działkowe. Działkowe miałem powiedzieć. No jakby luksusowo już. No. Dobra, szukamy jedzenia. O, minęło 10 minut, my dalej szukamy jedzenia. Ale jest szansa, bo tam widać jakieś... Roboty. I ktoś szedł z pizzą, więc jest szansa. Regionalne jedzenie, czyli pizza. Czyli pizza. Co w środku pewnie, nie? Bo tu wieje. Pewnie. Można i na zewnątrz. A to jest fajnie, nie? Piotruś już szczęśliwy. Zacz. Taka przerwa bez piwa. Tyle godzin. Straszna historia. Proszę. Nie mogę odstawać, muszę dorównać. Nie róbcie tego w domu. Kupcie w 105. Pokonaliśmy to. Biorę z ciebie przykład. Wyszło 61,90. Za sos dodatkowo 5 zyli wzięli dziadygi. Możesz też blikiem płacić za piwo, wiesz? Ale to będę długo klepać. A, nie, szybko się klepie, 6 cyferek, wiesz? No właśnie. No. No idź klepać, no. Cebularze idą do Niemiec teraz ze swoim browarem. No to ani w Żabce, nie? Długo trąbisz. Dość elegancki park, nie? O. Ale my nie umiemy grać w szachy. A umiesz? Królowa, bona. Królowa to ty jesteś. Królowa życia.
Złoty 66 paliwo. No, 9,5. Patrz. Ścielę. Oni w bambuku robią, to w zależności o której minucie wjedziesz, nie? Tak tankujesz. Tak, zależy kiedy zatankujesz. Raz jest złoty 66, raz 7,79. No. Tu wiesz, że to w euro było podane? Ej, no proszę, nie rób ze mnie blondynki większej niż jestem. Jak wygląda granica państwa? Po lewej stronie Polska, po prawej Niemcy. Zobaczymy, czy tam jest lepiej, czy jest gorzej. Czy jest tak samo? Kurde, przeszliśmy tą granicę i no, same drzewa, no. Nic nie ma. Ja jestem. Ty jesteś, ja jestem. Nie, pojawi się zaraz piękna starówka w Görlitz. Dywan nam rozwijają czerwony. Ładnie to. Dość, dość, podoba mi się. Śmiałam się, ale jak wyszliśmy z lasu, to jest ok. Pozytywnie. Owoce. Fajne klimatyczne uliczki. No, fajnie, fajnie. Żółwie, żabki, kotki, kaczki. Jakie to? O, ceny są, nie? 18 euro wszystko. Po 18. Fajnie. No, tak się objadą. Nie no, ja lodów nie chcę. Ale nie, to nie lód. Tutaj to jest elegancko, bo tutaj to można piwko jakieś zamówić sobie. Zobaczymy, chodź zobaczymy jakie ceny są. O, patrzcie, langosz, zobacz. Langosze. Zwykły z solą 4 euro. 20. Wieżę się wchodzi, wiesz? Widok jest. Aha. No możemy wejść. Czekaj, zobaczcie ile ten opłata jest. 3 euro. Ma 50 metrów wysokości, jest najwyższą wieżą miejską. I co, chcemy tam wchodzić?
Nie, no ale taka wieża jest, jakby ktoś chciał. Niemiecka technologia. Kanalizacja działa? Działa. Elegancko. Toaleta, pół euro, ale korzysta się i nikogo nie ma, ani takie cudo jest. Dziękuję. Dziękuję, że mogłam za potrzebą. Jeszcze powiedz, na jakiej to ulicy jest. A co ja wiem, co ja tu rozumiem? Tu jest ulica. Weź to przeczytaj. To ty znasz niemieckie, ja mogę ci po rosyjsku. Tak, ale to takie litery dziwne. Brondergarten. Potę gargasę. Potę gargasę. Potę kurde gadanie. O! O, będzie się coś działo. Będzie się jakaś działo. Jakaś parada. Szykuję. Ceny kawy. No. Od 2,40 euro do 3,60, 3,80. Grajki podobały. Nie nadają się do niczego. Oni się uczą, nie przyjadą do Łodzi, tak jak mówią. Tam to gra cały wieczór jeden człowiek, a to pograli pół minuty, obrazki zebrali, ludzie czekają. Oni palą. Siedzą jak śledzie i się cieszą. Jakieś alkohole otworzyły. Ale weź to zrozum, co tam piszą do ciebie. Wiesz? Życie zaczyna o 18. Do domu, ile ty masz lat, i tu wszyscy zbankrutują, co tu są. Bo tu najtańsze piwo kosztuje 21 zł. No chyba, że kozel za 3,50. Nie, 2,90. Z żabki. No, żabki. Ale tak to, ale skla. Was ihr da steht, seht ihr fast nicht. Hier wird schwierig, etwas zu sehen.
like a nice team test. Then you get your rest, then you get your breath. Euro 60 normalny jakiś. Tutaj całodzienny jest. Imienny. Bo tam imię się wpisuje, tak, nie? I 2 euro. Po 18? Po 18. Wieczorny. Wieczorny, o. Chcesz patrzeć ceny w Deichmannie? Ja? Same wyprzedaże. 28,90 do końca, no jakby w złotówkach było. Kurde, ja jestem w szoku normalnie. No to jest, jest normalnie tak czysto. Ale niektórzy w domu nie mają. I za darmo. Jeszcze się zapytałem tu chłopaka, czy to za darmo jest. Tak, no. Zdziwiony, nie? To masz. No chodź, bo będzie dziwi, bo będzie ciemno. Nie dość, że jest czysto. W damskiej toalecie. Papier czeka, jakby się skończył. Higieniczne wkładki. Tampony. No, jestem w szoku. Mydełko, czyściutko. Elegancko. Wyszliśmy jeszcze na wieczorny spacer przed jutrzejszą wyprawą do Drezna. Musimy wstać bardzo wcześnie. Skoro świt. Bo mamy pociąg o godzinie 8. O! Dzień dobry. Hello! I oczywiście. No oczywiście. Na dzień dobry, na dobranoc, na obiad. Kolacja. O, no chyba się skończyło przedstawienie. Tak. Ale nikt nic nie rzuca. Oni tu jakoś charytatywnie grają te różne śmieci. Tylko sobie prani zrobili. Idę posprzątać się trochę, bo im smog mnie w nocy ma padać. Ma padać? Nie wiem, żartuję. Ale kurde. Bym zrobiła żarcik i odkręciła, ale wolę nie ryzykować. Gdzie ty znowu mnie ciągniesz?
Nie możesz, bo nie wiesz. Ej, się zamyka. Powiedz, co będziesz kupować? Nie mogę ci powiedzieć. Nie możesz? Zapiekankę. A ty lody chciałaś? A to tam są. O, zamknięte. Ja. Panie. Tyle sera, nie? Sera nie. W takich okolicznościach przyrody. No powiedz tu widzą dobranoc. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy.